Jeżeli ten proces jakby edukacji nie jest dobrze przygotowany, to tak naprawdę to może się obrócić przeciwko samym Romom. Dlatego, że jeżeli szkoła nie jest przygotowana, jeżeli nie ma asystentów, jeżeli właśnie nie ma określonych strutków, albo obiadów, które dla dzieci, to dziecko nie? może wejść przykład, i się odnaleźć, to dziecko przestanie chodzić do tej szkoły. Czyli co? Czyli wtedy jak gdyby znowu stanie się winnym, ponieważ jak to? Przecież my oficjalnie była oferta, tak? Była ta możliwość pójścia do szkoły, dziecko do niej poszło, dziecko samo z niej zrezygnowało. Czyli to był ich wybór, ponieważ oni nie lubią się uczyć, tak? A to nie jest tak. I tak naprawdę bardzo łatwo budować właśnie taką narrację w oparciu o stereotypy, która w rzeczywistości obarcza ich winą i też buduje przyzwolenie społeczne na to, żeby sytuacji systemowo nie rozwiązywać. To są dwa słowa, tylko tworzyć takie mityczne... Wykluczyć. Zamysł debaty był oczywiście pomysłem na rozmowę o sytuacji w Gdańsku po nielegalnej eksmisji rodziny romskiej z baraków, w których mieszkali. Potem stanowiska władz miasta, które to stanowisko było i protekcjonalne, i nieprzyszłościowe, i właściwie pokazujące kompletnie niezrozumienie istniejącego problemu. Spotkały się środowiska, które na co dzień ze sobą nie rozmawiają, nie pracują. Chciałbym, żeby po kolei jakby każdy z Państwa jakby powiedział, co dla Was w tym konflikcie, w tej historii jest najważniejsze. Ja może zacznę jakby z takiej prostej jakby konkluzji. Przede wszystkim tutaj rodzina Romów rumuńskich straciła jakby dom. Jakby to jest jakby najważniejsze, co z tym i co dalej. I jak rozwiążemy tą konkretną kryzysową sytuację. Też zdecydowanie się z Panem zgodzę, że chodzi nam tutaj o pewne pozytywne podejście. Też po to się tutaj spotkaliśmy. Ja reprezentuję Amnesty International, no i czuję się w obowiązku powiedzieć na samym początku, że z naszego punktu widzenia w tej całej sytuacji doszło do złamania praw człowieka i nie bójmy się tego powiedzieć. I dlatego my z jednej strony chcielibyśmy, żeby to pozytywne jakieś rozwiązanie wypracować, ale też chcielibyśmy w tej idealnej sytuacji, żeby osoby, które są winne tego naruszenia praw człowieka, zostały oczywiście, żeby sprawa została zbadana i winni ukarani. My zawsze, jak Amnesty International, gdzieś tam do tego nawołujemy. Wiem, że dzisiaj się nie będziemy tym zajmować, ale jak gdyby miejmy świadomość, że rozpoczynamy z takim trudnym bagażem. Bardzo istotne jest też zwrócenie uwagi korzystania z praw. Mam prawa, ktoś, jeżeli sama nie umiem, niech mi pomoże, jak mam z tego korzystać. Bo często niewiedza prowadzi również do trudnych sytuacji. Dla mnie najistotniejsza kwestia jest taka, że wypracować, owszem, trzeba nowe metody systemowe, ale przede wszystkim takie, które by niwelowały bariery dla wszystkich nisko uposażonych migrantów, bo ta sytuacja nie dotyczy tylko Romów. Ta sytuacja w ogóle dotyczy po prostu ekonomicznych migracji i nie jest też tak, że to jest wybór, tak? Co jest ważne i co chciałabym to podkreślać, przypominać, że my naprawdę chcemy doradzać i my naprawdę zaczynamy sobie zdawać sprawę z tego, jak bardzo jest to trudny problem również dla Was, tak? I na tym poziomie nie wynika to kompletnie z naszej niekompetencji, że my nie powiemy, co trzeba zrobić, tak? My możemy powiedzieć, co my już wiemy, możemy powiedzieć, że przez następny rok będziemy działać na rzecz znalezienia pewnych rozwiązań i możemy tylko sobie polecić do współpracy, jeśli tylko uda nam się wypracować takie podejście do siebie nawzajem, że zrozumiemy, że po prostu mamy wspólny jakiś tam priorytet. Bardzo mi przykro, że tak się zaczęło, Waszą szkodę, ale wydaje mi się, że to jest świetny punkt do tego, żeby razem rozmawiać. Tak jak tutaj wspomniałaś, macie czarne PR, mi się wydaje, że każdy z nas ma podobny kierunek, czy to są aktywiści, czy to będą urzędnicy, którzy będą chcieli iść do przodu i pracować z nami, czy to jest Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, które pracuje bardziej jednak biurowo niż w terenie. Wydaje mi się, że zawsze powinniśmy być na siebie otwarci i siebie słuchać i nauczyć się od siebie nawzajem, nawet jeśli się pojawią różne skrajne pomysły. To jest na początku, dlatego że miałem takie poczucie, że nasza rozmowa bardzo łatwo może pójść w stronę takiego oskarżania miasta za to, co się wydarzyło.
i z drugiej strony takich zachowań urzędników miejskich, którzy będą mówić, ale przecież my tak dużo robimy, mamy osoby, które pracują z osobami zagrożonymi wykluczeniem, także z mniejszością romską, mamy swoje sukcesy. I ja myślę, że tak na pewno jest, że i takie sukcesy są i taka praca jest wykonywana, tylko to nie bardzo jest powodem, na którego myśmy się spotkali. Ja chciałbym zapytać, czy my wiemy w ogóle, co się wydarzyło w Gdańsku? I czy my możemy to nazwać? Zaspokajali tam swoje potrzeby mieszkaniowe dłużej niż 3 miesiące, de facto stali się lokatorami miasta. I to miasto powinno do nich wystąpić z procesem o ekspicji. Niestety sytuacja jest taka, że urzędnicy nie tylko Gdańska, ale również i wielu innych polskich miast stwierdzili, w przeszłości stwierdzali, że najszybszą i najprostszą metodą załatwienia problemu jest po prostu po cichu zamiecenie. Natomiast absolutnie jesteśmy otwarci, ale też mamy prośbę do Państwa, jeśli Państwo tak dobrze nawiązaliście z nimi kontakt, to współpracujcie również z nami, bo my pewne rozwiązania proponujemy i ostatnio Pani Agata, jak spotkaliśmy, Pani również wyraziła taką wolę, więc bardzo na to liczymy. Oczywiście i ja chciałam powiedzieć, że myśmy byli tutaj razem, dwa razy na spotkaniu. Tylko dodam, że osiągnęliśmy konsensus, więc mam nadzieję, że to będzie w tym kierunku. Tak, ja uważam, że generalnie mi było bardzo miło z Państwem rozmawiać i na jednej i na drugiej rozmowie miałam poczucie tego, że tutaj jest naprawdę pola i to, co myśmy przeżywali we Wrocławiu, to był dużo większy opór. Na część pytań my Państwu nie odpowiemy. Tak, my... tylko właśnie problem jest to, że nikt nam nie może odpowiedzieć na te pytania. I teraz z czego to wynika? W Poznaniu była taka sama sytuacja. Przedstawiciel do spraw mniejszości narodowych stwierdził, że migranci ekonomiczni nie są mniejszością narodową, ponieważ nie są zarejestrowani na terenie Polski, czyli nie są obywatelami Polski. I w tym momencie dochodzimy znowu do tych barier, które są tak naprawdę nie do przeskoczenia ze względu na niski status ekonomiczny migrantów, nie tylko romskich. Dzisiaj jest trochę tak, że mówicie, ustawa, prawo jakby zamyka się na tych ludzi, jak zostajemy w takiej pozycji, no właśnie, takiej banalności zła. To główny błąd, jakiego ja bym nie chciał, żebyśmy my popełnili, potem było to tak odbierane, to nie chcielibyśmy zacząć pracować nad programem, który na przykład społeczeństwo też nasze odbierze jako wyniesienie jakiejś wąskiej grupy ponad na przykład prawa, które dotyczą innych. Tego nie wierzę. No. Bo przy tym programie dlatego program powinien tak naprawdę zawierać też tę część osłonową przygotowawczą, tak? Więc ja proponuję, nie lećmy na łeb, na szyję, na kres pilotażem, który będziemy chcieli wdrożyć, tylko przygadajmy jeszcze. Ja też nie mam narzędzi. Nie możemy tutaj mówić jak równy z równym. My nie mamy takich narzędzi jak Państwo. I teraz pytanie, czy jeżeli... Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że jest sytuacja taka, że jeżeli tak naprawdę nic się nie zmieni wyżej, pytanie, ile jeszcze będzie musiało być nagłośnione w tego typu wysiedleń, czy tego typu łamania prawa wobec tych osób, pomimo tego, że Unia Europejska nakłada obowiązki na Polskę, właśnie w kwestii Romów i dostępu równego do mieszkania. I usiądźmy i twórzmy. Wiecie Państwo, że we Wrocławiu jest zespół musimy zachęcić służby wojewody, żeby zechciał, tak. Tutaj nie ma my, wy, musimy być wszyscy, my, oczywiście upraszczam teraz, żeby ten konsensus rzeczywiście był i żeby też strony, których to dotyczy, chociażby państwo, rodzina przywołana i zaproszona na dzisiejszą debatę, również w tym uczestniczyła, która wyraziłaby swoje oczekiwania i chęć współpracy, bo to jest bardzo ważne. Tak. Z tego nie ma absolutnie mowy o... Ale też nie ma absolutnie mowy o wypracowywaniu realnych rozwiązań, jeżeli będziemy po prostu i tak w tym gronie, który nie ma narzędzi. No nagle się okazuje, narzędzia że... Narzędzia mamy. To... No nie, jednak się okazuje, że... No nie, wystarczająca się ma. Na dzień dzisiejszy narzędzi Państwo nie mają, ponieważ Państwa kompetencje i dostępne narzędzia są ograniczone. Do tego, mamy ograniczone narzędzia. Co Państwo są w stanie zaoferować. My na dziś proponujemy Państwu, przynajmniej doradzić, zabezpieczenie Państwa
w miejscu o oczywiście nie jakimś ekskluzywnym standardzie, ale o miejscu bezpiecznym, ciepłym, czystym. Mówi pani o spodni, państwo rozumieją, tak, co to jest To jesteśmy państwo jako... No tak, czyli generalnie nie są państwo w stanie zmienić tej sytuacji w ogóle, dlatego że nie załatwia problemu skierowanie na określony czas kogoś do schroniska dla bezdomnych. Dobrze, to my mówimy zupełnie o czymś innym. Zapłacimy na tym stanie. Tylko zapłacimy na tym stanie. Mają pokój, mają wodę, mają czysto na tym stanie. I są w stanie, ja powiem państwu, na czym polega problem, bo tak, albo się nie wynajmuje osobom, bo to są cyganie i jest po prostu trudno to wynająć, albo w związku z tym, że się wynajmuje, takim osobom pobiera się bardzo wysokie czynsze. Przy innych grupach też, przy Czeczenach na Oruni, mimo tego, że ustawa o pomocy nas bardzo ogranicza, natomiast też jest możliwe, że państwo macie większe możliwości projektowe niż my. Macie szersze źródła finansowania, natomiast my bardzo zachęcamy do wspólnych projektów i myślę, że takie mieszkania też można by wynajmować właśnie przez organizacje pozarządowe. My mamy tu jednego partnera do współpracy w Gdańsku. I taką umowę mogłaby spokojnie organizacja pozarządowa zawierać ze środków, z innych źródeł, które wspólnie pisząc programy pozyskamy. Jeden z projektów, dokładnie z Fundacji Bontorego, w którym nasze centrum jest partnerem, będzie zatrudniona osoba pochodzenia romskiego, mieszkańca w Polsce, władająca językiem romani, która również była asystentką, będzie nadal asystentką. Nie mogę zadeklarować w tym momencie, że będzie na stałe współpracować z państwem. Ale już jakąś wstępną ma deklarację. Ale to, co nam się udało w tym momencie uzyskać. Pięknie. To ci źli urzędnicy, tak, którzy nie rozumieją, jak z tego wynika niczego, mamy prawo, ale my sami zadeklarowaliśmy, że chcieli, że jesteśmy w stanie podjąć jakby tą drogę do zmiany tego prawa, tak? Wydaje się, że na sam koniec udało się wypracować pewną gotowość do dalszej roboczej współpracy, już bardzo konkretnej, na trzech różnych poziomach. Na poziomie zmiany ustawodawstwa krajowego i zarówno zaproponowania tych zmian, które pozwolą reagowanie wobec tak dziwnej grupy, jaką są na przykład migranci, którzy nie są po prostu mniejszością narodową wyłącznie, bo to są obywatele Rumunii, czyli europejskiego kraju, członka Unii Europejskiej, którzy są przedstawicielami emigracji ekonomicznej, która de facto w prawie nie istnieje, którzy są wyjęci spoza wszelkiego prawa z powodu upośledzenia materialnego i statusu materialnego i społecznego. To jest jeden poziom. Drugi poziom to praca nad zorganizowaniem realnej i możliwej pomocy struktur miasta, które się tym zajmują w ramach istniejącego prawa, też we współpracy ze środowiskami organizacji pozarządowych. I w trzecim planie pomoc tej konkretnej rodzinie, która została dotknięta w naszym rozumieniu nielegalną eksmisją, co bada prokuratura i ustali, czy miało miejsce naruszenie prawa. Według Amnesty International oczywiście miało miejsce naruszenie prawa. Więc rozmowa była, delikatnie mówiąc, z chwilami bardzo trudna, burzliwa. Toczyła się różnymi językami, ale mimo to udało się chyba na koniec ustalić, że ona będzie miała swój dalszy ciąg. Sama ta debata dzisiejsza właściwie była taką przymiarką do pracy w komisji roboczej, która rozwiązuje konkretny problem. I udało nam się ustalić, że ta praca w takim kształcie, ale bardziej już mającym po prostu konkretny wymiar i konkluzywna, będzie się toczyła dalej i wszystkie uczestniczące osoby i środowiska w tym spotkaniu taką gotowość zadeklarowały i wydaje mi się, że to nie jest pustosłowie.